kasy. Dużo przecie mam. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust. Żar sączy z mych ust. A, Kądziu, ale ty masz piękny głos, naprawdę. Ty tutaj ze szczotą latasz od rana, a powinieneś hity z takim głosem lansować. Nie, to nie dla mnie, Franie. Nie, my tutaj haharaha, śmichy, chichy, a wiesz, u mnie w rodzinie tragedia, rozumiesz, się szykuje. Moja starsza siostra Litka, wiesz, opowiadałam ci, ona tak świetnie gotuje. Rozwodzi się. Ach, biedna kobieta. No biedna, ja też jej to mówię, biedna, ale czułam coś, wiesz, czułam, bo Cezary taki ostatnio był taki marudny. Chociaż powiem ci, on zawsze był marudny, wiesz? Wiem coś o tym, no bo wiesz, chodziłam z nim, zanim Litka mi go odbiła. Tak, powinnam ją tutaj ściągnąć. Niech by sobie odpoczęła, jakoś się zrelaksowała w tym domu. Niech spłucze z siebie ten osad goryczy. W końcu jestem jej to winna, jesteśmy siostrami, prawda? W końcu wyszłyśmy z jednego łona. Ona wyszła pierwsza, wiesz, utorowała mi jednak tą drogę. Jakoś mi potem było łatwiej, no. A ty myślisz, że dlaczego ja mam takie piękne czoło? Dobrze to jest, wiesz, trochę za dużo cynamonu. No. Kompozycja zapachowa. Aha. A, błonnika nigdy za dużo. To jest ostatnia rzecz, jaką chcę oglądać rano. Niech pan zmieni jej godziny pracy. Mam pokaz dla sponsorów i główny solista się wycofał. Ale to przecież Kądziu może go zastąpić. Janiu, Franiu. Max użył słowa solista, a nie sadysta. Nie wiecie, co tracicie. Kądziu jest doskonały, ale może nie powinnam się wtrącać. Może on po prostu rzeczywiście lubi robić to, co robi. Tak, ja bardzo kocham swoją pracę. Panie Skalski, Kądziu jest genialny. Może pan na nim zarobić miliony, ale nie, ja się nie wtrącam. Może on rzeczywiście powinien tutaj pracować dla pana, cichutko, skromniutko. Panno Maj, pomówmy poważnie, ja potrzebuję śpiewaka. Addio pomidory, addio utracone. Który wzruszy serca widzów. Słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Który, no nie wiem, no doniesie głos na koniec sali. No. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. Brawo, Kądziu, brawo! Max, to było boskie. Ona co noc szepcze to sama do siebie w łóżku. Konrad, ja myślę, że najwyższy czas, żeby zajrzeć w nuty. Konradzie, nuty? Panie Skalski, ale tak sobie myślę, wie pan, jeżeli Kądzio pójdzie uczyć się wokalu, to kto nam będzie gotował? No nie wiem, może pani? Ja? Mhm. Ojej, to jest moje marzenie, ale niestety chciałam sobie zaparzyć herbatę, a proszę, zaparzyłam sobie rączkę. No to jaki problem, wynajmę kogoś. Kogoś obcego w tym domu, będzie nam chodził tutaj, zglądał kąty, jeszcze nam porozbija te wszystkie antyki, jakbym sama nie dość narozbijała. Gdyby któreś z nas miało siostrę, która świetnie gotuje. Mhm. No przecież wiem, przecież pani siostra jest szefem kuchni. A, fakt, że też ja wcześniej o tym nie pomyślałam. Panie Skalski, pan jest jednak genialny. Ależ pan ma głowę. Pewnie dlatego ja u pana pracuję. Porzucił ją zimny drań, co salon sukien ślubnych miał. Nie miała dokąd udać się, jej świat zawalił się. Mobile. A co to będzie, panie Pavarotti? Pire z kartofli, muta docenta di pensiera. Franiu, jak ci się podoba ta bluzka? Ładna, ładna. Będziesz w niej pięknie, kochanie, wyglądał. Tylko do czego ty założysz tą bluzkę? Do może skórzanej mini, a może od razu do samych leginsów? Nie, to nie dla mnie. Dla koleżanki, prezent na urodziny. Oszalałeś? Przecież ta bluzka jest całkowicie przezroczysta. Naprawdę? Nie zauważyłam.
zauważyłem. Kiedyś dostałam od mojego byłego seledynowe stringi. Jakieś to niestosowne. Daj spokój. Seledyn dla brunetki. Na całe szczęście moja mama za 3 dni miała imieniny. Moja siostra. O tak, ona uwielbia dzwonić dzwonkiem. Cześć, kochaniunia. Cześć, litunia. Tak mi przykro z powodu twojego rozwodu. Ale daj spokój. Nie przejmuję się tym, mam tam gdzieś. Słuchajcie, gdzie macie zlew? No tam, o. Patrz, niby kilka gram, a od razu widać, że jej lżej. No. A, to Konrad, nasz kamerdyner. Mhm. Jak samopoczucie? Biorę tabletki na uspokojenie. Kondziu, do kogo Lidia jest podobna? Do mamy. Przestań, nie dość cierpienia. Pralki z kolorem? Do Sophie Loren! Ach, rzeczywiście, uderzające podobieństwo. No, wszyscy tak mówią. Tak się cieszę, Lidiu, że jesteś. Zobaczysz sobie, odpoczniesz, chociaż wiem, że będzie ci ciężko bez dziewczynek. Znaczy, wiesz, one są podobne do Cezarego i dlatego mi trochę lżej. Ale wiesz, nie zazdroszczę im w tej chwili. Mhm. Rozwód to paskudna rzecz. Nie, nie o to chodzi. Będą musiały mieszkać z naszą matką. Ty, słuchaj, jak to się stało, że jesteśmy normalne, mając taką mamuśkę, co? Nie wiem. Inne by wyrosły na jakieś wariatki! Gdzie się podziały tamte prywatki? Gdzie te chłopaki? Gdzie tamten świat? Boże, dobrze, że to już się skończyło. Byłaś w środę w Ciuchlandii, przywieźli nową dostawę. W środę robiłam ognisko i spaliłam wszystkie ciuchy Cezarego. No i dobrze, bo ciągle chodził w tym samym. Wiesz, że nie kochaliśmy się z Cezarym już od 2 lat? Przez ten słodki brzuszek, który ci urósł? No nie, to mu nie przeszkadzało. Nie potrafił stanąć na wysokości zadania. Och, nie dziwię się, po tym jak się spotykał z tą ekspedientką. Z jaką ekspedientką? Jak my w dzieciństwie. No nie, 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 kochanie, nie zupełnie. Ty uwielbiałaś ciągnąć mnie za nos. Przestań! Ale ona mi zabrała szminkę, no zobacz! No wcale nie zabrałam! Czy ona nie jest za mała, żeby się malować? Ale ona nie jest za mała, żeby pozwalać sobie głową głowę. Hej, 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 kochanie, posłuchaj mnie. Musisz szanować swoją młodszą siostrę. Zawsze to mówiłam. Posłuchaj mnie. Któregoś dnia będziesz potrzebowała przeszczepu, a twój brat będzie miał inną grupę krwi. Popatrz na mnie i... Mam cię bronią! Daj mi nerkę! Wiesz, dwie! One są cudne, wiesz? Jak na nie patrzę, to mi się przypomina nasze dzieciństwo. Oj, tak! A pamiętasz, ty zawsze ubierałaś moje ciuchy. Oddaj ten sweter. O, to jest mój. Oddaj mi go. To jest mój sweter. Nie, on jest mój. Ale ty mi go dałaś. Ale przestań, nie dawałam ci go. Ale dawałaś mi ten sweter, nie pamiętasz? Nie. Ale dałaś mi ten sweter. Oddaj go. Nie, nie oddam, bo mi dałaś. Nie. Mamo! Dobra, dobra, wygrałaś. Ale jesteś wspólnym! Ale nie mów przez nas! Nie mów przez nas! Nie mów przez nas! Mamo! Skarży pyta! Skarży pyta! No Paweł, mów przez nas! Mów! No i co? Pogodziłyście się już? Tak, całkiem. No ale patrz, widzisz, ona zaczyna! Ona! Dobra, to małe stworzenie, idź ode mnie! Uspokójcie się! Zrobię za to wszystko! Takie małe. Jesteś florem. Naprawdę, jaka jesteś, nie wie nikt. To prawda, niepotrzebna wcale mi. Gdy nie po drodze będzie dalej. Konrad, herbata. Chętnie się napiję. Coś mi zaschło w gardle. I włóż listek mięty. Nie zrobię ci herbaty. Nie zaśpiewam na twoim pokazie. Z cytryną? Chętnie, ale nie ma cytryn. Trzeba skoczyć do sklepu. Masz tu dychę. Sobie kup psie chrupki. Dzień dobry, rodzinko. Kondziu, mam jej serdecznie dosyć. Zawsze chciała mieć to, co ja. Założę się, że gdyby tylko mogła, to byłaby mną. Nie przesadzę. Dzień dobry, rodzinka. Świeżutkiego croissanta? O, mon dieu, ja chętnie zjem.
Jak wróci Karolina, wyślę ją do piekarni. Dziękuję. Liduniu, kochanie, myślę, że się zrelaksowałaś, siostruniu. Czas zbierać się do domu. Jak to możesz być dla mnie taka niedobra? Mąż mnie rzucił, a ty... Ale dobrze, znajdziesz sobie innego przez żołądek do serca. Wokół jest pełno głodnych żołądków. No tak, no łatwo ci mówić, bo masz farta, nie? Mieszkasz sobie w pałacu jak królowa. Masz cudownego faceta. Czy ty tutaj widzisz jakiegokolwiek faceta? Witam, panie. Przepraszam. Aha. Ale tobie chodzi o pana Skalskiego? Mhm. Nie, nie, nie. To mój szef. Nic was nie łączy? Oczywiście, że nie. To nie będziesz miała nic przeciwko temu, jak się za nim zakręcę? Panie Maksiku, niech pan spróbuje. Panie Maksiku, niech pan spróbuje. Dobre było, prawda? Co się stało? Zjadłam jakiś wielki kawał tłuszczu. Tłuszczyk dodaje smaczku. Szukaj sobie amatora słoniny gdzie indziej, okej? Panie Maksiku, czy mógłby pan popilnować moich klopsików? A ja w tym czasie pobiegnę do mojego pokoju. Do mojego pokoju i uważaj, żeby ci się klopsiki nie rozgotowały. Pani siostra rewelacyjnie gotuje. Gdzie pani ją do tej pory ukrywała? W piwnicy, między rowerem a gruszkami w occie. Żułam? No nie widzi pan, panie Skalski, przecież ona się do pana klei. Gdzie tam klej? Gotuje dla mnie to wszystko, panno Maj. Ja to znam, przez żołądek do serca. Co pani, szaleju się najadła? Przecież to strach pomyśleć, co by było, gdyby pani była operatorem dźwigni. Bogu dzięki, że wychowuje pani tylko moje dzieci. Wiesz co, Kądziu? Jak myślę o mojej siostrze, to przychodzi mi na myśl jedno słowo. O? Masakra. Chyba maskara. Chyba masakra. Pani Litko, w czym ja mogę pani pomóc? Dobranoc, panie Maksiku, bo myślałam sobie, że przyniosę panu małe co nieco do przygryzienia przed snem. Hmm. Dobranoc, panie Skalski, dobranoc, Litka. Litka! Pomyślałam sobie, że pan Maksik może jest głodny przed snem. Nie, 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 ja jestem wręcz przejedzony. Ktoś pomyślał za pana o deserku. Litka, jak śmiesz wtargnąć do mojego szefa w tym stroju, jak jakaś zdesperowana 30-latka? Okryj się! Dwie w co nie jednej? Zaraz chwileczkę, ja nie mam zamiaru się wstydzić. Ja mam tak samo dobre ciało jak ona. Pan Skalski jest spostrzegawczy i wie jak wyglądam, ale zatrudnił mnie tutaj z powodu innych wartości. Wyjdź stąd! Litka! Nie popychaj mnie! No ty mnie nie popychaj! Ty sobie wyjdź stąd! Stop, chwili, stop, proszę przerwać ten pojedynek! Albo kontynuować go w kisielu. Dołożyć jeszcze jedną poduszkę? Konrad, dobranoc. Nie jestem zmęczony. Dobranoc. Chciałem porozmawiać z pani siostrą na osobności. Słyszałaś, co pan powiedział? Wyjdź stąd. Kochanie, pan to powiedział do ciebie. Do ciebie. Prawda? A, w takim razie... Dobranoc, panie Maksiku. Jeżeli będzie pan czegoś potrzebował, to czekam w moim pokoju. Nie, w moim pokoju. To jest mój pokój. Aha, nie. Pani obawy względem siostry okazały się jak najbardziej właściwe. Panno Maj, czy w pani rodzinie wszyscy zwariowali? Panie Skalski, rzeczywiście my, Majowie, lubimy się czasami zagalopować, ale błądzić jest rzeczą ludzką. Gdyby nie to, że pani siostra świetnie gotuje, ja bym ją zwolnił natychmiast, bez względu na pokaz sponsorski. Panie Skalski, tak na marginesie, nigdy wcześniej tutaj nie zbłądziłam. O. Inaczej to sobie wyobrażałam, ale tutaj jest taki klimacik... Jaki? Jak z Bonda. Nie, ale dosyć tego, proszę się okryć i proszę w tej chwili odnaleźć drogę do swojego pokoju. Tak jest. Mija, 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 mija.
mi 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 Brunetki, blondynki, a wszystkie was dziewczynki. Konrad, jak tam nerwy? Trzymam je na wodze. Ale muszę panu powiedzieć, że traktuję tę sytuację jako wielką życiową szansę. Wiesz, co ci powiem? Nienawidzę tych pokazów sponsorskich. Nienawidzę tych stresów, nerwów, adrenaliny, napięcie. Całe ludzkie życie, kariera. No wszystko stawiasz na jedną kartę. Nie jeden się wykończył. To jest gotowy zawał. Połamanie nóg. Gdyby mama się dowiedziała, jaki ty wczoraj numer odwaliłaś, Litka, to po prostu musiałaby się ze wstydu wynieść na drugą stronę świata. Tak, tak, tak. O! Zadzwoniłaś do Cezarego. Nie było wyjścia. Nie, kochanie, musisz wrócić do domu. Musisz stawić czoło swoim demonom. Łatwo ci mówić, nigdy nie miałaś męża. Litka, ja naprawdę chcę, żebyście byli ze sobą. Dzień dobry. Dzwoniono w sprawie awarii. Franka! Litka? Cezary! Zastałem cię w kuchni u jakiegoś faceta. Płaci mi, wiesz? Płaci mi! Jest na to jednoznaczne określenie. Okej, to prawda. Litka zarabia na życie gotowaniem. Zarabia na życie. Gotuje na mieście. A twój mąż chodzi głodny. Tak? Tak. Kiedy? Cały czas chodzi głodny. Kiedy głodny? Jestem głodny, nawet teraz jestem głodny. Ja ci nie gotowałam. Umieram z głodu. Co odejrzewam? Kochani, kochani, jest dobrze. Rozmawiacie ze sobą. Rozmawiajcie. Cicho! Mam go dosyć i nie chcę go widzieć. O tak. Mnie masz dosyć, tak? To teraz dopiero będziesz miała mnie dosyć. Litka, Cezary, sponsorzy. Nie, nie jest dobrze. A teraz przed państwem nasz znakomity solista Konrad de Kamerdyner! Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. Lecz przyznam się, o jednej tylko śnię, tę kochać chcę. Skalski zaprosił pełno bogatych inwestorów, chce ich oskubać, więc zabiję! Spokojnie. Brunetki, ja to załatwię. Miki, ja pranią! Przyznam się, o jednej tylko śnię. Tej wyśmianej. Pando Franiu, brak mi słów. To był żałosny, żenujący, kompromitujący występ. A mówił pan, że brak mu słów. Max, zakończ to. Rozwal tę głupią i pustą głowę. Karolina, salon, sponsorzy, pieniądze, nie pozwoli mu uciec, pilnuj. Przepraszam, jak wypadłem? No co, nie widziałeś tego cyrku za twoimi plecami? Widziałem, ale pytam, jak ja wypadłem. Wspaniale, zadzwonimy do ciebie. Dziękuję. To jest ten facet, któremu gotujesz? Cezary Panek, jak leci? Maksymilian Skalski, beznadziejny. Jaki ma apetyt? Większy, czy tak jak ja? Tylko ty masz taki wielki apetyt. On musi 3-4 razy dziennie. A tym tutaj mówię ci, jak wieczorem dostanie 2 jajka na miękko na suchym toście, to jest zadowolony i śpi. I już? I już! Przykryje się kołdrą i nie dobudzisz chłopa! Cezary, błagam cię na litość boską, pogódźcie się. Nie bądź o nią taki zazdrosny. Okej, ona daje na wynos, ale najlepsze kawałki zostawia dla ciebie. A ty, kochanie, jak chcesz go utrzymać przy sobie, to musisz mu dawać ile wlezie, ile chce. 3 razy dziennie, a nawet i 4, ale na pewno. Śniadanie, obiad i kolacja. A najbardziej czego mi brakuje, to tego podjadania o północy. Cezary, ja wiem, że cię zaniedbywałam, ale od dzisiaj to się zmieni. Wszystko się zmieni. Dostaniesz, co chcesz i kiedy chcesz. Nawet tutaj, teraz. Ojej, stop. Przepraszam. Przepraszam, mam nadzieję, że my ciągle mówimy o jedzeniu, bo jeżeli chodzi o jedzenie, to należy chyba dać sponsorom coś do jedzenia, prawda? Oczywiście, wszystko, panie Maksiku, ale oprócz tej rozkwinki, bo to jest dla mojego niusia. Oj, ty. Przepraszam, ale wezmę kilka rzeczy z mojego pokoju.
Z mojego pokoju, kochanie, to jest mój pokój! Max, nie uwierzysz. Konrad wcale nie podobał się sponsorom. Sama mu to powiem. Natomiast są zachwyceni tym, co działo się za jego plecami. Chcą zainwestować w komedię. Sukces! I co teraz, panie Skalski? Co teraz pan powie? Sukces. A we mnie ten seks, jak past go zagłusza, nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks, proszę. Powiem, jak wczoraj Witka numer odwaliła. Nie uwierzysz. Wpadła do sypialni Maxa w jakiejś wyuzdanej koszuli nocnej z michą pełną żeberek. Co? Dlaczego ja tego nie wymyśliłam pierwsza? Oszalałaś? Nie! Nie zostanę starą panną! Albo zostanę. Pani siostra rewelacyjnie gotuje. Gdzie pani ją do tej pory ukrywała? W piwnicy, między rowerem a gruszkami w occie. Żułam? No nie widzi pan, panie Skalski, przecież ona się do pana klei. Gdzie tam klei? Gotuje dla mnie to wszystko, panno Maj. Ja to znam, przez żołądek do serca. Co pani, szaleju się najadła? Przecież to strach pomyśleć, co było, gdyby pani była operatorem dźwigu. Bogu dzięki, że wychowuje pani tylko moje dzieci. Wiesz co, Kądziu? Jak myślę o mojej siostrze, to przychodzi mi na myśl jedno słowo. O? Masakra. Chyba maskara. Chyba masakra. Pani Litko, w czym ja mogę pani pomóc? Dobranoc, panie Maksiku, bo myślałam sobie, że przyniosę panu małe co nieco do przygryzienia przed snem. Dobranoc, panie Skalski, dobranoc, Litka. Litka! Pomyślałam sobie, że pan Maksik może jest głodny przed snem. Nie, ja jestem wręcz przejedzony. Ktoś pomyślał za pana o deserku. Litka, jak śmiesz wtargnąć do mojego szefa w tym stroju, jak jakaś zdesperowana 30-latka. Okryj się! Dwie w cenie jednej? Zaraz chwileczkę, ja nie mam zamiaru się wstydzić. Ja mam tak samo dobre ciało jak ona. Pan Skalski jest spostrzegawczy i wie, jak wyglądam, ale zatrudnił mnie tutaj z powodu innych wartości. Wyjdź stąd! Litka! Nie popychaj mnie! No ty mnie nie popychaj! Ty sobie wyjdź stąd! Stop, co? Stop, proszę przerwać ten pojedynek! Albo kontynuować go w kisielu. Dołożyć jeszcze jedną poduszkę? Konrad, dobranoc! Nie jestem zmęczony. Dobranoc? Chciałem porozmawiać z pani siostrą na osobności. Słyszałaś, co pan powiedział? Wyjdź stąd. Kochanie, pan to powiedział do ciebie. Do ciebie. Prawda? A, w takim razie... Dobranoc, panie Maksiku. Jeżeli będzie pan czegoś potrzebował, to czekam w moim pokoju. Nie, w moim pokoju. To jest mój pokój, kochanie. Pani obawy względem siostry okazały się jak najbardziej właściwe. Panno Maj, czy w pani rodzinie wszyscy zwariowali? Panie Skalski, rzeczywiście my, Majowie, lubimy się czasami zagalopować, ale błądzić jest rzeczą ludzką. Gdyby nie to, że pani siostra świetnie gotuje, ja bym ją zwolnił natychmiast, bez względu na pokaz sponsorski. Panie Skalski, tak na marginesie nigdy wcześniej tutaj nie zbłądziłam. O. Inaczej to sobie wyobrażałam, ale tutaj jest taki klimacik... Jaki? Jak z Bonda. Nie, dosyć tego, proszę się okryć i proszę w tej chwili odnaleźć drogę do swojego pokoju. Tak jest.
Kto ma otwierać drzwi? Brunetki, blondynki, a wszystkie was dziewczynki. Konrad, jak tam nerwy? Trzymam je na wodze. Ale muszę panu powiedzieć, że traktuję tę sytuację jako wielką życiową szansę. Wiesz, co ci powiem? Nienawidzę tych pokazów sponsorskich. Nienawidzę stresów, nerwów, adrenaliny, napięcie. Całe ludzkie życie, kariera. No wszystko stawiasz na jedną kartę. Nie jeden się wykończył. To jest gotowy zawał. Połamanie nóg. Gdyby mama się dowiedziała, jaki ty wczoraj numer odwaliłaś. Mhm. Litka. Z nim było łatwo. Mobile. A co to będzie, panie Pavarotti? Pyrrhe z kartofli, muta docenta e di pensiera. Franiu, jak ci się podoba ta bluzka? Ładna, ładna. Będziesz w niej pięknie, kochanie, wyglądał. Tylko do czego ty założysz tą bluzkę? Do może skórzanej mini, a może od razu do samych leginsów? Nie. To nie dla mnie, dla koleżanki, prezent na urodziny. Oszalałeś? Przecież ta bluzka jest całkowicie przezroczysta. Naprawdę? Nie zauważyłem. Kiedyś dostałam od mojego byłego seledynowe stringi. Jakież to niestosowne. Daj spokój. Seledyn dla brunetki. Na całe szczęście moja mama za 3 dni miała imieniny. Moja siostra. O tak, ona uwielbia dzwonić dzwonkiem. Cześć, kochaniunia! Cześć, Litunia! Tak mi przykro z powodu twojego rozwodu. Ale daj spokój. Nie przejmuję się tym, mam to gdzieś. Słuchajcie, gdzie macie zlew? No tam. O. Patrz, niby kilka gram, a od razu widać, że jej lżej. No. A, to Konrad, nasz kamerdyner. Mhm. Jak samopoczucie? Biorę tabletki na uspokojenie. Kondziu, do kogo Lidia jest podobna? Do mamy. Przestań, nie dość cierpienia. Pralki z kolorem? Do Sophie Loren. Ach, rzeczywiście, uderzające podobieństwo. No, wszyscy tak mówią. Ja się cieszę, Lidiu, że jesteś. Zobaczysz sobie, odpoczniesz, chociaż wiem, że będzie ci ciężko bez dziewczyny. Znaczy, wiesz, one są podobne do Cezarego i dlatego mi trochę lżej. Ale wiesz, nie zazdroszczę im w tej chwili. Mhm. Rozwód to paskudna rzecz. Nie, nie o to chodzi. Będą musiały mieszkać z naszą matką. Słuchaj, jak to się stało, że jesteśmy normalne, mając taką mamuśkę, co? Nie wiem! Inne by wyrosły na jakieś wariatki! Gdzie się podziały tamte prywatki? Gdzie te chłopaki? Gdzie tamten świat? Boże, jak dobrze, że to już się skończyło. Byłaś w środę w Ciuchlandii, przywieźli nową dostawę. W środę robiłam ognisko i spaliłam wszystkie ciuchy Cezarego. No i dobrze, bo ciągle chodził w tym samym. Wiesz, że nie kochaliśmy się z Cezarym już od 2 lat? Przez ten słodki brzuszek, który ci urósł? No nie, to mu nie przeszkadzało. Nie potrafił stanąć na wysokości zadania. Och, nie dziwię się, po tym jak się spotykał z tą ekspedientką. Z jaką ekspedientką? Jak my w dzieciństwie. No nie, 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 kochanie, nie zupełnie. Ty uwielbiałaś ciągnąć mnie za nos. Przestań! Ale ona mi zabrała szminkę, no zobacz! No wcale nie zabrałam! Czy ona nie jest za mała, żeby się malować? A to ona nie jest za mała, żeby pozwalać sobie głową głową. Zobacz się zajmę. Hej, 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 kochanie, posłuchaj mnie. Musisz szanować swoją młodszą siostrę. Zawsze to mówiłam. Posłuchaj mnie. Któregoś dnia będzie... Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks. Dużo przed się, mamu,
On mi biodra opływa, wypełnia mi biust. Żar sączy z mych ust. A, Kądziu, ale ty masz piękny głos, naprawdę. Ty tutaj ze szczotą latasz od rana, a powinieneś hity z takim głosem lansować. Nie, to nie dla mnie, Franiu. Nie, my tutaj haharaha, śmichy, chichy, a wiesz, u mnie w rodzinie tragedia, rozumiesz, się szykuje. Moja starsza siostra Litka, wiesz, opowiadałam ci, ona tak świetnie gotuje. Rozwodzi się. Ach, biedna kobieta. No biedna, ja też jej to mówię, biedna, ale czułam coś, wiesz, czułam, bo Cezary taki ostatnio był taki marudny, chociaż powiem ci, on zawsze był marudny, wiesz. Wiem coś o tym, no bo wiesz, chodziłam z nim, zanim Litka mi go odbiła. Tak. Powinnam ją tutaj ściągnąć. Niechby sobie odpoczęła, jakoś się zrelaksowała w tym domu. Niech spłucze z siebie ten osad goryczy. O. W końcu jestem jej to winna. Jesteśmy siostrami, prawda? W końcu wyszłyśmy z jednego łona. Ona wyszła pierwsza, wiesz, utorowała mi jednak tą drogę. Jakoś mi potem było łatwiej, no. A ty myślisz, że dlaczego ja mam takie piękne czoło? Dobrze to jest. Dobre. Wiesz, trochę za dużo cynamonu. No, kompozycja zapachowa. Aha. A. Błonnika nigdy za dużo. To jest ostatnia rzecz, jaką chcę oglądać rano. Niech pan zmieni jej godziny pracy. Mam pokaz dla sponsorów i główny solista się wycofał. Ale to przecież Kądziu może go zastąpić. Janiu, Franiu. Max użył słowa solista, a nie sadysta. Nie wiecie, co tracicie. Kądziu jest doskonały, ale może nie powinnam się wtrącać. Może on po prostu rzeczywiście lubi robić to, co robi. Tak, ja bardzo kocham swoją pracę. Panie Skalski, Kądziu jest genialny. Może pan na nim zarobić miliony. Ale nie, ja się nie wtrącam. Może on rzeczywiście powinien tutaj pracować dla pana, cichutko, skromniutko. Panno Maj, pomówmy poważnie, potrzebuję śpiewaka. Addio pomidory, addio utracone. Który wzruszy serca widzów. Słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Który, no nie wiem, no doniesie głos na koniec sali. No. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. Brawo, Kądziu, brawo! Max, to było boskie. Ona co noc szepcze to sama do siebie w łóżku. Konrad, ja myślę, że najwyższy czas, żeby zajrzeć w nuty. Konradzie, nuty? Panie Skalski, ale tak sobie myślę, wie pan, jeżeli Kądzio pójdzie uczyć się wokalu, to kto nam będzie gotował? No nie wiem, może pani? Ja? Mhm. Ojej, to jest moje marzenie, ale niestety chciałam sobie zaparzyć herbatę, a proszę, zaparzyłam sobie rączkę. No to jaki problem, wynajmę kogoś. Kogoś obcego w tym domu, będzie nam chodził tutaj, zglądał kąty, jeszcze nam rozbija te wszystkie antyki, jakbym sama nie dość narozbijała. Gdyby któreś z nas miało siostrę, która świetnie gotuje. Mhm. No przecież wiem, przecież pani siostra jest szefem kuchni. Fakt! Że też ja wcześniej o tym nie pomyślałam. Panie Skalski, pan jest jednak genialny. Ależ pan ma głowę. Pewnie dlatego ja u pana pracuję. Porzucił ją zimny drań, co salon sukien ślubnych miał. Nie miała dokąd udać się, jej świat zawalił się. Potrzebowała przeszczepu, a twój brat będzie miał inną grupę krwi. Popatrz na mnie i... Mam cię, Franiu! Daj mi nerkę! Bierz dwie! One są cudne, wiesz? Jak na nie patrzę, to mi się przypomina nasze dzieciństwo. Oj, tak! A powiem też, ty zawsze ubierałaś moje ciuchy. Oddaj ten sweter. To jest mój. Oddaj mi go. To jest mój sweter. Nie, on jest mój. Ale ty mi go dałaś. Ale przestań, nie dawałam ci go. Ale dawałaś mi ten sweter, nie pamiętasz? Nie. Ale dałaś mi ten sweter. Oddaj go. Nie, oddam, bo mi dałaś. Nie. Mamo! Dobra, wygrałaś. Ale jesteś wstydna! Ale nie mów przez nas, nie mów przez nas! Nie mów przez nas! Mamo! Skarży pyta, skarży pyta! No Paweł, mów przez nas! No i co? Pogodziłyście się już? Tak, całkiem. No ale patrz, widzisz, ona zaczyna, ona. Dobra, małe stworzenie, idź ode mnie! Uspokójcie się! Zrobię za to wszystko. To jest takie małe stworzenie. Jesteś flore do roboty.
Naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt. To prawda niepotrzebna wcale mi, gdy nie po drodze będzie dalej. Konrad, herbata. Chętnie się napiję. Coś mi zaschło w gardle. I włóż listek mięty. Nie zrobię ci herbaty. Nie zaśpiewam na twoim pokazie. Z cytryną? Chętnie, ale nie ma cytryn, trzeba skoczyć do sklepu. Masz tu dychę. Sobie kup psie chrupki. Dzień dobry, rodzinko. Kądziu, mam jej serdecznie dosyć. Zawsze chciała mieć to, co ja. Założę się, że gdyby tylko mogła, to byłaby mną. Nie przesadzę. Dzień dobry, rodzinka. Świeżutkiego kruasanta. O, mon dieu, ja chętnie zjem. Jak wróci Karolina, wyślę ją do piekarni. Dziękuję. Liduniu, kochanie, myślę, że się zrelaksowałaś, siostruniu. Czas zbierać się do domu. Jak to możesz być dla mnie taka niedobra? Mąż mnie rzucił, a ty... Ale dobrze, znajdziesz sobie innego. Przez żołądek do serca wokół jest pełno głodnych żołądków. No tak, no łatwo ci mówić, bo masz farta, nie? Mieszkasz sobie w pałacu jak królowa. Masz cudownego faceta. Czy ty tutaj widzisz jakiegokolwiek faceta? Witam, panie. Przepraszam. Aha. Ale tobie chodzi o pana Skalskiego? Mhm. Nie, nie, nie. To mój szef. Nic was nie łączy? Oczywiście, że nie. To nie będziesz miała nic przeciwko temu, jak się za nim zakręcę? Panie Maksiku, niech pan spróbuje. Panie Maksiku, niech pan spróbuje. Dobre było, prawda? Co się stało? Zjadłam jakiś wielki kawał tłuszczu. Tłuszczyk dodaje smaczku. Szukaj sobie amatora słoniny gdzie indziej, okej? Okay? Panie Maksiku, czy mógłby pan popilnować moich klopsików? A ja w tym czasie pobiegnę do mojego pokoju. Do mojego pokoju i uważaj, żeby ci się klopsiki nie rozgotowały. To po prostu musiałaby się ze wstydu wynieść na drugą stronę świata. Tak, tak, tak. O! Zadzwoniłaś do Cezarego. Nie było wyjścia. Nie, kochanie, musisz wrócić do domu. Musisz stawić czoło swoim demonom. Łatwo ci mówić, nigdy nie miałaś męża. Anitka, ja naprawdę chcę, żebyście byli ze sobą. Dzień dobry. Dzwoniono w sprawie awarii. Franka! Litka? Cezary! Zastałem cię w kuchni u jakiegoś faceta. Płaci mi, wiesz? Płaci mi. Jest na to jednoznaczne określenie. Okej, okay, to prawda. Litka zarabia na życie gotowaniem. Zarabia na życie. Gotuje na mieście. A twój mąż chodzi głodny. Tak? Tak. Kiedy? Cały czas chodzi głodny. Kiedy głodny? Jestem głodny, nawet teraz jestem głodny. Kiedy ci nie podobałam? Umieram z głodu. Co odejrzałam? Kochani, kochani, jest dobrze. Rozmawiacie ze sobą. Rozmawiajcie. Cicho! Mam go dosyć i nie chcę go widzieć. O tak. Mnie masz dosyć, tak? To teraz dopiero będziesz miała mnie dosyć. Litka, Cezary, sponsorzy. Nie, nie jest dobrze. A teraz przed państwem nasz znakomity solista Konrad... Konrad de Kamerdyne! Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę, lecz przyznam się, o jednej tylko śnię, tę kochać chcę. O, ta jedyna słodką ma dziewczyna, mi. Zaprosił pełno bogatych inwestorów, chce ich oskubać, więc zabiję! Spokojnie. Brunetki, ja to załatwię. Dynki, ja wszystko nie pranią! Przyznam się, o jednej tylko śnię. Tej wyśmiałej.
pan do, Franiu. Brak mi słów. To był żałosny, żenujący, kompromitujący występ. A mówił pan, że brak mu słów. Max, zakończ to. Rozwal tę głupią i pustą głowę. Karolina, salon, sponsorzy, pieniądze, nie pozwoli mu uciec, pilnuj. Przepraszam, jak wypadłem? No co, nie widziałeś tego cyrku za twoimi plecami? Widziałem, ale pytam, jak ja wypadłem? Wspaniale. Zadzwonimy do ciebie. Dziękuję. To jest ten facet, któremu gotujesz? Cezary Panek, jak leci? Maksymilian Skalski, beznadziejny. Jaki ma apetyt? Większy, czy tak jak ja? Tylko ty masz taki wielki apetyt. On musi 3-4 razy dziennie. A tym tutaj mówię ci, jak wieczorem dostanie 2 jajka na miękko na suchym toście, to jest zadowolony i śpi. I już? I już! Przykryje się kołdrą i nie dobudzisz chłopa! Cezary, błagam cię na litość boską, pogódźcie się. Nie bądź o nią taki zazdrosny. Okej, ona daje na wynos, ale najlepsze kawałki zostawia dla ciebie. A ty, kochanie, jak chcesz go utrzymać przy sobie, to musisz mu dawać ile wlezie, ile chce. 3 razy dziennie, a nawet i 4, ale na pewno. Śniadanie, obiad i kolacja. A najbardziej czego mi brakuje, to tego podjadania o północy. Cezary, ja wiem, że cię zaniedbywałam, ale od dzisiaj to się zmieni. Wszystko się zmieni. Dostaniesz, co chcesz i kiedy chcesz. Nawet tutaj, teraz. Ojej, stop. Przepraszam. Przepraszam, mam nadzieję, że my ciągle mówimy o jedzeniu, bo jeżeli chodzi o jedzenie, to należy chyba dać... Dużo przed się, mamo. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust. Żar sączy z mych ust. A, Kądziu, ale ty masz piękny głos, naprawdę. Ty tutaj ze szczotą latasz od rana, a powinieneś hity z takim głosem lansować. Nie, to nie dla mnie, Franiu. Nie, my tutaj haha, racha, śmichy, chichy, a wiesz, u mnie w rodzinie tragedia, rozumiesz, się szykuje. Moja starsza siostra Litka, wiesz, opowiadałam ci, ona tak świetnie gotuje. Rozwodzi się. Ach, biedna kobieta. No biedna, ja też jej to mówię, biedna, ale czułam coś, wiesz, czułam, bo Cezary taki ostatnio był taki marudny. Chociaż powiem ci, on zawsze był marudny, wiesz? No, wiem coś o tym, no bo wiesz, chodziłam z nim, zanim Litka mi go odbiła. Tak. Powinnam ją tutaj ściągnąć. Niechby sobie odpoczęła, jakoś się zrelaksowała w tym domu. Niech spłucze z siebie ten osad goryczy. O. W końcu jestem jej to winna, jesteśmy siostrami, prawda? W końcu wyszłyśmy z jednego łona. Ona wyszła pierwsza, wiesz, utorowała mi jednak tą drogę. Jakoś mi potem było łatwiej, no. A ty myślisz, że dlaczego ja mam takie piękne czoło? Dobrze to jest. Dobre. Wiesz, trochę za dużo cynamonu. No. Kompozycja zapachowa. Aha. A, błonnika nigdy za dużo. To jest ostatnia rzecz, jaką chcę oglądać rano. Niech pan zmieni jej godziny pracy. Mam pokaz dla sponsorów i główny solista się wycofał. Ale to przecież Kądziu może go zastąpić. Janiu, Franiu. Max użył słowa solista, a nie sadysta. Nie wiecie, co tracicie. Kądziu jest doskonały, ale może nie powinnam się wtrącać. Może on po prostu rzeczywiście lubi robić to, co robi. Tak, ja bardzo kocham swoją pracę. Panie Skalski, Kądziu jest genialny. Może pan na nim zarobić miliony, ale nie, ja się nie wtrącam. Może on rzeczywiście powinien tutaj pracować dla pana, cichutko, skromniutko. Panno Maj, pomówmy poważnie, potrzebuję śpiewaka. Addio pomidory, addio utracone. Który wzruszy serca widzów. Słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Który, no nie wiem, no doniesie głos na koniec sali. No. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. Brawo, Kądziu, brawo! Max, to było boskie. Ona co noc szepcze to sama do siebie w łóżku. Konrad, ja myślę, że najwyższy czas, żeby zajrzeć w nuty. Konradzie, nuty? Panie Skalski, ale tak sobie myślę, wie pan, jeżeli Kądzio pójdzie uczyć się wokalu, to kto nam będzie gotował? No nie wiem, może pani? Ja? Mhm. Ojej, to jest moje marzenie, ale niestety chciałam sobie zaparzyć herbatę, a proszę, zaparzyłam sobie rączkę. No to jaki problem, wynajmę kogoś. Kogoś obcego w tym domu, będzie nam chodził tutaj, zglądał kąty, jeszcze nam porozbija te wszystkie antyki, jakbym sama nie dość narozbijała. Gdyby któreś z nas miało siostrę, która świetnie gotuje. Mhm. No przecież wiem, pani siostra jest szefem kuchni. Fakt!
Że też ja wcześniej o tym nie pomyślałam. Panie Skalski, pan jest jednak genialny. Ależ pan ma głowę. Pewnie dlatego ja u pana pracuję. Porzucił ją zimny drań, co salon suki ślubnych miał. Nie miała dokąd udać się, jej świat zawalił się. A co to będzie, panie Pavarotti? Pir z kartofli, muta docenta e di pensiera. Franiu, jak ci się podoba ta bluzka? Ładna, ładna. Będziesz w niej pięknie, kochanie, wyglądał. Tylko do czego ty założysz tą bluzkę? Do może skórzanej mini, a może od razu do samych leginsów? Nie, to nie dla mnie. Dla koleżanki, prezent na urodziny. Oszalałeś? Przecież ta bluzka jest całkowicie przezroczysta. Naprawdę? Nie zauważyłam. Kiedyś dostałam od mojego byłego seledynowe stringi. Jakieś to niestosowne. Daj spokój. Seledyn dla brunetki. Na całe szczęście moja mama za 3 dni miała imieniny. Moja siostra. O tak, ona uwielbia dzwonić dzwonkiem. Cześć, kochaniunia! Cześć, lindunia! Tak mi przykro z powodu twojego rozwodu. Ale daj spokój. Nie przejmuję się tym, mam to gdzieś. Słuchajcie, gdzie macie zlew? No tam. O. Patrz, niby kilka gram, a od razu widać, że jej lżej. No. A, to Konrad, nasz kamerdyner. Mhm. Jak samopoczucie? Biorę tabletki na uspokojenie. Kondziu, do kogo Lidia jest podobna? Do mamy. Przestań, nie dość cierpienia. Pralki z kolorem? Do Sophie Loren. Ach, rzeczywiście, uderzające podobieństwo. No, wszyscy tak mówią. Tak się cieszę, Lidiu, że jesteś. Zobaczysz sobie, odpoczniesz. Chociaż wiem, że będzie ci ciężko bez dziewczynek. Znaczy, wiesz, one są podobne do Cezarego i dlatego mi trochę lżej. Ale wiesz, nie zazdroszczę im w tej chwili. Rozwód to paskudna rzecz. Nie, nie o to chodzi. Będą musiały mieszkać z naszą matką. Jak to się stało, że jesteśmy normalne, mając taką mamuśkę, co? Nie wiem. Inne by wyrosły na jakieś wariatki! Gdzie się podziały tamte prywatki? Gdzie te chłopaki? Gdzie tamten świat? Boże, dobrze, to już się skończyło. Byłaś w środę w Ciuchlandii, przywieźli nową dostawę. W środę robiłam ognisko i spaliłam wszystkie ciuchy Cezarego. No i dobrze, bo ciągle chodził w tym samym. Wiesz, że nie kochaliśmy się z Cezarem już od 2 lat? Przez ten słodki brzuszek, który ci urósł? No nie, to mu nie przeszkadzało. Nie potrafił stanąć na wysokości zadania. Och, nie dziwię się, po tym jak się spotykał z tą ekspedientką. Z jaką ekspedientką? Jak my w dzieciństwie. No nie, 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 kochanie, nie zupełnie. Ty uwielbiałaś ciągnąć mnie za nos. Przestań! Ale ona mi zabrała szminkę, no zobacz! No wcale nie zabrałam! Czy ona nie jest za mała, żeby się malować? Ale ona nie jest za mała, żeby pozwalać sobie głową. Zobacz, hej, 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 kochanie, posłuchaj mnie. Musisz szanować swoją młodszą siostrę. Zawsze to mówiłam. Posłuchaj mnie. Któregoś dnia będziesz potrzebowała przeszczepu, a twój brat będzie miał inną grupę krwi. Popatrz na mnie i... Mam cię, Franiu! Daj mi nerkę! Bierz dwie! One są cudne, wiesz? Jak na nie patrzę, to mi się przypomina nasze dzieciństwo. Oj, tak! A pamiętasz, ty zawsze ubierałaś moje ciuchy. Oddaj ten sweter. To jest mój. Oddaj mi go. To jest mój sweter. Nie, on jest mój. Ale ty mi go dałaś. Ale przestań, nie dawałam ci Ale dawałaś mi ten sweter, nie pamiętasz? Nie. Ale dałaś mi ten sweter. Oddaj go. Nie, nie oddam, bo mi dałaś. Nie. Mam,
dobra, dobra, wygrała. Ale jesteś wstydna! Ale nie mów przez nas! Nie mów przez nas! Nie mów przez nas! Skarży pyta! Skarży pyta! No Paweł, mów przez nas! Mów! No i co? Pogodziłyście się już? Tak, całkiem. No ale patrz, widzisz, ona zaczyna, ona. Dobra, małe stworzenie, idź ode mnie! Uspokójcie ja się! Zrobię to wszystko! To jest takie małe stworzenie. Naprawdę, jaka jesteś, nie wie nikt. To prawda, niepotrzebna wcale mi. Gdy nie po drodze będzie dalej. Konrad, herbata. Chętnie się napiję. Coś mi zaschło w gardle. I włóż listek mięty. Nie zrobię ci herbaty. Nie zaśpiewam na twoim pokazie. Z cytryną? Chętnie, ale nie ma cytryn, trzeba skoczyć do sklepu. Masz tu dychę. Sobie kup psie chrupki. Dzień dobry, rodzinko. Kondziu mam jej serdecznie dosyć. Zawsze chciała mieć to, co ja. Założę się, że gdyby tylko mogła, to byłaby mną. Nie przesadzę. Dzień dobry, rodzinka. Świeżutkiego croissanta. O, mon dieu, ja chętnie zjem. Jak wróci Karolina, wyślę ją do piekarni. Dziękuję. Liduniu, kochanie. Myślę, że się zrelaksowałaś, siostruniu. Czas zbierać się do domu. Jak to możesz być dla mnie taka niedobra? Mąż mnie rzucił, a ty... Ale dobrze, znajdziesz sobie innego przez żołądek do serca. Wokół jest pełno głodnych żołądków. No tak, no łatwo ci mówić, bo masz farta, nie? Mieszkasz sobie w pałacu jako królowa. Masz cudownego faceta. Czy ty tutaj widzisz jakiegokolwiek faceta? Witam, panie. Przepraszam. Ale tobie chodzi o pana Skalskiego. Mhm. Nie, nie, nie. To mój szef. Nic was nie łączy? Oczywiście, że nie. To nie będziesz miała nic przeciwko temu, jak się za nim zakręcę? Panie Maksiku, niech pan spróbuje. Panie Maksiku, niech pan spróbuje. Dobre było, prawda? Co się stało? Zjadłam jakiś wielki kawał tłuszczu. Tłuszczyk dodaje smaczku. Szukaj sobie amatora słoniny gdzie indziej, okej? Panie Maksiku. Aha. Czy mógłby pan popilnować moich klopsików? Aha, mhm. A ja w tym czasie pobiegnę do mojego pokoju. Do mojego pokoju i uważaj, żeby ci się klopsiki nie rozgotowały. Pani siostra rewelacyjnie gotuje. Gdzie pani ją do tej pory ukrywała? W piwnicy, między rowerem a gruszkami w occie. Żułam? No nie widzi pan, panie Skalski, przecież ona się do pana klei. Gdzie tam klej? Gotuje dla mnie to wszystko, panno Maj. Mhm, ja to znam, przez żołądek do serca. Co pani, szaleju się najadła? Przecież to strach pomyśleć, co było, gdyby pani była operatorem dźwigu. Bogu dzięki, że wychowuje pani tylko moje dzieci. Wiesz co, Kondziu? Jak myślę o mojej siostrze, to przychodzi mi na myśl jedno słowo. O? Masakra. Chyba maskara. Chyba masakra.